Korzystając z okazji, chcę wam pokazać, jak wygląda tutejsza łazienka. No więc tak, może tak, pierwszy taki wstępik. Idzie się takim błotkiem. O, generalnie się idzie po tej żerdzi. I tak, dochodzimy do głównych schodków. O, są główne schodki. Schodzimy tymi schodkami. Tak. O. Jesteśmy. O, łazience. Łazienka wygląda tak, że do góry są fajne drzewa. A jak będzie zaraz padać, to tutaj tak nie będzie padać. Łazienka mieści się. Tu jest taki patyczek, na którym się wiesza ręczniki. Tu jest elegancka kładka. Na niej się siada. Przed chwilą się zresztą kąpaliśmy. I tak. Rzeczka jest spoko. Także można sobie wejść do rzeczki i umyć na przykład nogi. O. Co nie? Na przykład tak. I człowiek sobie tutaj siedzi. Się poszecie kąpie. O. Taki jest widok. To są schody do łazienki. A tutaj jest dalej. Dalej rozciąga się łazienka. W tym kierunku jest to łazienka kilkuosobowa. Można tutaj się kąpać kilka osób. No, na przykład naprzeciwko vis-a-vis wejścia łazienki rośnie taka palma. Nie? A po lewej stronie rośnie druga palma. O. W ogóle one mają takie fajne korzenie. Kiedyś myślałem, że to jest takie niesamowite. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o łazience u mentawajów. Nie, naprawdę, najlepsze co wymyślili, to ta łazienka. Nie, tylko nie przemyśleli tematu pobierania wody, bo łazienka jest na samym początku rzeki, a później się pobiera wodę. Także temat wymaga poprawki. Dobra, idę, bo zaczyna padać. Na razie.